Pani marszałek, panie i panowie posłowie, panie ministrze, mam przyjemność przedstawić w imieniu koła Polska 2050 nasze stanowisko do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, nad którymi komisja pracowała wczoraj. Szanowni Państwo, jest to, ja bym powiedziała, ustawa techniczna zmierzająca do uproszczenia, uelastycznienia, zwiększenia spójności pomiędzy częściami trzeciego filaru emerytalnego, znosząca faktycznie pewne, wydawałoby się, zbędne obowiązki administracyjne nałożone dotychczas na przedsiębiorców jako pracodawców uczestniczących w całym tym procesie. Nowelizacja dotyczy uproszczeń w zakresie zawierania umów pracowniczych, programów emerytalnych, polegające na zmianie decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego na notyfikację, do określenia kompetencji w ogóle Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie odmowy wpisania, wykreślenia PPE z rejestru, ale także dotyczy przenoszenia środków pomiędzy różnymi trzecimi filarowymi wehikułami, można powiedzieć, dobrowolnego oszczędzania, takimi jak IKE, IKZE i PPK, w tym obowiązków informacyjnych. Także to, co jest ważne, to następuje uelastycznienie sposobu wnoszenia składki dobrowolnej bez konieczności deklarowania jej wysokości, tylko wysokości minimalnej. Umożliwienie zawierania indywidualnych form trzeciego filaru, czyli IKE i IKZE w postaci elektronicznej. No, dotychczas było to niemożliwe. Poszerzanie kompetencji KNF-u w zakresie nadzoru nad pracodawcami również w okresie po rozpoczęciu likwidacji PPE. No, to również wydaje się w interesie osób oszczędzających. To, co nam nie odpowiada, to krótki okres prac, ponieważ wejście w życie tej ustawy, za wyjątkiem kilku przepisów, przewidywane jest na 1 kwietnia. Czas, nad którym mogliśmy my tutaj w Sejmie pracować, jest no, minimalny, chociaż zdarzało się nam oczywiście pracować w tempie jeszcze szybszym, ale nigdy nie jest to wskazane, bo potem drobne niedogodności sprawiają, czy błędy w całym postępowaniu legislacyjnym sprawiają, że tylko wracamy z nowelizacją do tych samych ustaw, do tych samych programów, a pracodawcy czy uczestnicy tego procesu mają dodatkowe rzeczy do wdrożenia. Oczywiście nasza rekomendacja do tego projektu jest pozytywna i będziemy głosować za przyjęciem tej nowelizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.